Cześć wszystkim! Znowu Point 7. Dalszy ciąg Pillars of Eternity. Pillars of Eternity. Nie wiem. Nie wiem, chyba mój akcent nie jest najlepszy, więc... Bah. Dobra. Pogadamy z kimś, kto tu jest. Możesz przeglądać zbiory, ale pamiętaj o zachowaniu ciszy. Bądź... Co bądź, jesteśmy w świątyni. Wygląda na księżnicę. Bla, 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 bla. Kto by pomyślał, że wiele nieuboże są takie miejsca, to niesamowite, bla, bla, fascynujące. Prawda? Świątynia Wala, bla, 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 coś jeszcze? Kim jest Grinda? Powiedz mi o sobie, bla, dobra. Udało mi się dostać do Machowarcen, wcale od prawdawnego archiwum, dzielą mi kolejne zamknięte drzwi. Dobra, pradawne archiwum. Nie ustawiaj w poszukiwaniach. Bla, 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 bla. Okej, poszukajmy tutaj. Bez polecenia Grimdy nie wolno wchodzić do archiwum. Grimdy. Okej, czy to jest ta, z którą rozmawialiśmy? Nie. Ona się tam jakoś inaczej nazywała. Fexa. Tu jest Grimda. Z nią musimy porozmawiać na temat pozwolenia do wewnętrznego rynku. Animantka imieniem Naiden prosiła mnie o zdobycie twierdzeń Pantgrama z pradawnego archiwum. Dziękuję za informację. Zadbam o to, by ukryć ten tam przed oczami cikaskich. Nie o to nam chodziło. Czy naprawdę chcieliśmy zaprowadzić do tego zakazanego istępu? Nie, nie chcieliśmy do tego doprowadzić. Tak, tak tego nie zrobimy. Dobra. Good day to you. Może się to... dobra, może pomogę im to znaleźć. Pewnie miałbym ci zaufać, że go tu doniesiesz. Na pewno nie pójdzie ci gorzej niż tamtym tutaj. Słodzieje wykradli pradawny zwój Waela. Mają zamiar bluźnierczo sprzedać to, co powinno zostać w ukryciu. Sekret Wielolicego. Okej, wygląda na to, że są jakieś problemy ze złodziejami? Tak, nie czytałem. Okej, możesz się to rozglądać, ale nie przeglądaj się kapłanom, skoro w pracy. Nie byłoby dobrze dawać im dodatkowych wymówek. Słodzieje wykradli pradawny zwój, mają zamiar rzeczy sprzedać, bla bla bla. Strażnicy pochwycili jednego z nich, ale przeschowywali go zbyt gorliwie. Jedyne co z niego wydobyli, to jakieś informacje o gospodarstwie i drodze do jeleniego brodu. Wytrą złodziei, nie obchodzi mnie co z nimi zrobisz, ale przynieś mi zwój. Wael wynagradzanie strudzenie poszukiwaczy. A ja także. Stożyczny zwój Waela? A to się nazywa pożona nagroda. To znaczy godne zadanie. Okej. Okay. Mam kilka pytań. Co wiadomo o złodziejach? Że byli naiwni oraz że planowali tak. Jak ma się obejść ze złodziejami? Jak chcesz, zabij ich, okradnij i zostaw. Potraktuję to jak kolejną tajemnicę Waela. Co jest takiego szczególnego w tym zwoju? To przypowieść z gatunku tych, który jest... Okej, dobra. Yeah? Może jak odzyskamy ten skradziony zwój, dostaniemy dostęp do wewnętrznego archiwum. Wtedy będziemy mogli pożyczyć sobie ten lub inny zwój. Ale to musielibyśmy się pewnie wydostać z... wyjść z... Co taki buntu? Tak, wioska do Jeleni Brud. Wioska Jeleni Brud. Musielibyśmy tędy pewnie pójść. I tam byśmy coś może znaleźli. Na razie nie chcemy się wychodzić z miasta, więc wiecie co? Uderzajmy do katakumb! W końcu, po 10 odcinkach! W końcu zrobimy coś, co... po co tu przyszliśmy.
Jak tam budowa? 6 godzin. Świetnie. Tam, 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 tam. Dobra. Możemy tak po prostu wejść? Na to, że możemy. Katakumby, katakumby. Martwy nowicjusz. Może się tutaj przydać mój miecz na nieumarłych, ale zobaczymy. Podchodzisz do martwego mężczyzny, wyczuwasz nikłe ślady pozostającej przy nim duszy, przykutej do miejsca oszałamiającą niepewnością. Gdy się zbliżasz, dusza bez zastrzeżenia rzuca się w twoim kierunku, jakbyś był jedynym źródłem światła w wilgotnym zmierzchu. Jej esencji udaje się zawładnąć swoją świadomością. Jesteś teraz w cudzym ciele. Schodzisz w głąb katakumb odziany w ciemne szaty i z twarzy ukrytą pod maską. Idziesz znajomą ścieżką wzdłuż kanału, zmierzając w stronę pomieszczenia, którego centrum stoi posąg odziany w szatę podobną do twojej. Pozostałe postacie czekają, skryte pod kapturami i osłoną ciemności. Naprzeciw siebie widzisz postać ubraną zupełnie jak tej, podejrzającą w tę samą stronę. Nie znasz jej imienia i tak właśnie ma być. Nagle owa postać zostaje pochwycona przez wymagający się z ciemności potworny kształt. Odwracasz się, by uciec, ale zrobiwszy to, stajesz się twarzą w stronę. Paniczny strach odbija w twoim umyśle, aż do chwili, gdy uciszą go ostre jak brzytwa zęby i pazury. Wyrywasz się ze wspomnienia martwego mężczyzny. Zwłoki leżą w wilgoci i brudzie i ziemi. Nie ma przed nich kaptura ani maski, a reszta stroju jest poszarpana. Hey there. Okay. Napotkamy się tutaj na trolle, wygląda na to. Nie ma problemu. Just say the word. Już kiedyś spotykaliśmy się z trollami, więc możemy trochę więcej pozabijać. Hey there. Okej. Było dla niej. Tak, ona miała czwórkę. Okej. Nienawidzę tych szlam. Plują kwasem. O, okej. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Dobra. Na stanowisko bojowe! Dobra. Tworzymy najpierw ogień. Hej. Ja? Okej. Ten pistolet ma jakiś krótki zasięg. Okej, dobra. Przechodzimy do walki w otwarciu. Troll. Siernie obrażenia. Umiażdżone, redukcja obrażeń, czy to? O, okej, okay, to również zadaje obrażenia obszarowe, więc fajnie. Więc fajnie. Okej, okay, możesz go powalić, ponieważ czemu by nie? Co to dla siebie powalić trolla? Okazuje się, że... Nie najlepiej. Celność 66. Rzut 46 plus 28, już ma się trafienie. Ale chyba nie z dodatkowym efektem. Celność 66 minus hard. Okej, okay, dobra. Hard 92. Tego pana nie uda się powalić. Nie. Okej, okay, możemy go oślepić za to. Chyba. Tak? Odporność. Czekaj, co to za ikonka? Refleks. Okej. Okay. Z refleksem chyba nie powinno być tak źle. Tak, nie wiadomo jaki on ma refleks. Właśnie, jak zaatakowałem go na hard, to się pojawił jego hard. Ciekawe, jak zaatakuję go na refleks, to czy pojawi się jego refleks. Dwa. Pojawił się. Okej, okay, fajnie. Fajnie. Dobra. Okej, okay, wygląda na to, że teraz jest oślepiony. Więc nie powinien już robić problemów. Ta. Dobra, 42. Kto mu przywalił tak? Eder. Eder, masakrujesz. Fajnie. Fajnie mieć kogoś w drużynie, kto masakruje. Sure. Dobra, przejdźmy się do tych szlam. Jakaś większa szlama. Okej. Okej, on tworzył ogień. Redukcja obrażeń. Okej. Okay. Ognia. Może najpierw
Miejmy się mało, a potem dużo. Okej. Tak, trochę uszkodzili mi kapłana. Ale... niezbyt poważnie. Dobra. Więcej? Coś tu będzie jeszcze? Może coś ukrytego? Just say the word. Chyba nie. Okej. Balloon. Okej. Jakiś składnik alchemiczny. Hey there. Just say the word. Okej, trochę złota. I'll never know I'm here. Nie złota, tylko pieniążków w każdym razie. Okej. To idziemy dalej. Co my tam mamy? Kolejny Just szlam? Say the word. Tak, kolejny szlam. Dobra, nie ma co się tu z nimi bawić. Wchodzimy po prostu. I tak. Dobra, Paladyn na razie stankuje jego. A cała reszta wyciśnie. Okej. No, z taką bronią palną całkiem nieźle na widzie. Właśnie nie sprawdzałem jeszcze tego jego nowego płomienia. Ale na razie chyba nie będę musiał sprawdzać. Wygląda na to. Ta, oczywiście pieniążki miały ze sobą. Szlamy w środku. Ale no, ten kto musiał wygrzebywać te pieniążki był bardzo szczęśliwy swojego zadania. Ej, właśnie zabiliśmy tego szlama. Coś tam w nim w środku gruchotało. Weź go przejrzyj. Ja? To była dzisiaj z kolei Edera. Okej. Okay. Zrodnik kobiec. Całkiem sporo ich tutaj wyskoczyło. Okej. Okay. Otwórzmy ogień do nich. Trzeba też otworzyć sztylety. Okej. Okej. Dobra, zajmij się nim. Pomóżcie. Dobra, to strzelaj tutaj. Okej, pewnie ogień na nich jakoś będzie zadziałał. A nie, sieczne mają całkiem dużą odporność. Nieco. Tak, są wrażliwe na sieczne i na ogień, dobra. Okej, więc paladin może ich trochę... Tak, całkiem nieźle zadziałał. Okej, tam widziałem kolejnego trolla. Ale to nie będzie problem. Nie są zbyt ważne. Okej, ale dwa na raz to już co innego. Dlatego nie będziemy robić dwóch troli na raz. Okej, wy otwórzcie ogień. Zobaczcie, czy będzie zdążycie wypalić chociaż raz. Chyba nie. Dobra. Okej, no to oślepimy go. No właśnie, co z tym? Co z tym czymś? Nie wiem, czy to jak on śpiewa, to się aktywuje automatycznie. Nie wiem. Może zniknąć. Yeah.
Jeśli którąś pieśmę aktywowaną, to drugą, tak, która nam zwiększa szybkość strzelania. Więc tu dobrą. Dobra. Hey there. Sobie zmieńcie broń. Mm-hmm. Widziałem drugiego trolla. Nie, czy to był ten sam? Nie, to był chyba ten sam. A nie! Dobra. Się. Wow, co to było? Zamęt. Dobra, zaraz się wyleczę. Okej. Hey there. Dobra. Hey. Tamto coś chyba nie może się ruszać, więc na razie nie musimy się tym przejmować. Okej. Tro ma sporo punktów życia, ale... Ale sukcesowi upada. Okej. Sure. Dobra, zajmę się teraz tym czymś. Okej. To pewnie też jest wrażliwe na ogień. Więc pomożemy w tym. Okej, znowu ogień. Okej. Hey there. Coś tutaj? Nie za bardzo. Okej, okay. O, coś ukrytego. Wonder what this is. Opal. Spoko. Stiletto. Kość nośnika duszy. Nie wiem po co komu. Coś takiego by było. Okej, chyba mamy kolejnego akolita. Kolejnego cruisera. Okej, dobra. Już więcej za niego nie otrzymamy punktów doświadczenia. Mhm. Wypełniliśmy bestiariusz. Tak, a nadal nie mamy wszystkich tych zaznaczonych. Musimy go po prostu potestować na wszystko, żeby otrzymać informacje dokładne. Tak. Zwinność minus, refleks minus 9, spoko. Okej, zobaczymy bestiariusz. Czy nam również uzupełniło. Czekajcie, jak się to nazywa? Zarodnik mokry. Bestiariusz. Zarodnik. Mokry zarodnik. Okej, okay, chyba wszystko nam już powiedziało, tak. Okej, okay, w sumie całkiem ciekawe, bo tu jest dużo rzeczy wypisanych. Cechy, obronę wszystkie. Obrażenia. Ta, tych jeszcze nie wytestowaliśmy. Exauripy. Wszystko wiemy. Zdolności brak. Xaurit Kaplan. Tak, tego jeszcze nie wszystko wiemy. 10 do 15 kłute. Całkiem nieźle obrażenia w takim razie zadają. 12 do 17. Okej, okay, dobra. Hey there. Znaczy całkiem nieźle. Sensowne. Kaptur Wodeki. To weźmiemy. Yeah. Tak. Sensowne, znaczy... Sure. Mały goblin, jak Xaurip, czy jakby to nie nazwać. Hey there. Nie jest tak, że nie ma prawie w ogóle obrażeń na swoją posturę, co można by wnioskować. Okej.
Czekaj, zobaczmy, jak tu zwiedzać te katakomby. Tędy czy tędy? Dobra. Tędy już poszliśmy, to chodźmy dalej. Okej, quick save, ponieważ przydaje się. Okej. Zaraz tam poślemy zwiadowcę. Wiecie co? Just say the word. Nie podoba mi się ten korytarz pełen kości. Coś tu mamy? Chyba nie. Dobra. Hey there. To zobaczmy, czy coś tutaj będziemy mieli. Tak. Dobra, jak się reszta ukryje za rogiem. Let's see what's in here. Ludzki szkielet. Okej, fajnie. Yeah? Muszą być nośniki duszy. Okej, to jest przeciwko duchom tylko. To się nie przyda. I shall be discreet. Hey there. A? Nie trzeba. Ja potrzebuję na dyskretności. Okej. Zmieniamy pozycję. Ty możesz... świętego blasku. Tak. No, nieźle ich poraniło. Okej. Okay. Oj, fuck. Cały zestaw. Szkielet mak, to chyba raczej nazywa się Lisz. Ale co ja się tam wiem? Co ja tam mogę wiedzieć? Okej, okay, dobra, więcej krapu. Więcej krapu. Okej, okay, nagrobki. Kickstarterowców. Solidna zbroja łuskowa. Weźmiemy, a to jest chyba na sprzedaż. W naszej pozycji. Okej, okay, krap. Szkielet wojownik. Okej. Okay. Zmieniam pozycję. Tu możesz go odpędzić. Okej, to jest na patyczkę. Okej, myślałem, że to jest na... Myślałem, że tu mamy dwa użycia. Okazuje się, że tylko jedno. Okej. Bojownik też stanowił zbytniego wyzwania. Okej. Okay. Trzeba więcej składników alchemicznych, nic wielkiego. Idziemy dalej. Pum, 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 pum. Okay, kolejne wrota. Nie, również za chwilę zajrzymy. Yeah. Co my tu mamy? Eorn. Okej. Hey there. Zobaczmy, co to za gość. Wygląda na to, że ten niepozorny Orlanin pozbierał jakieś skrzynki i gałgany, po czym zrobił z nich żałośnie wyglądające obozowisko. Gęste futro na jego kończynach jest potargane, a ubrania pokryte brudniejącym brudem. Kiedy wychodzisz, wydaje się przestraszony. W jego oczach rozszerzają się... Jego oczy rozszerzają się trwożliwie. Witaj, nie spodziewałem się tu żadnych gości. Co tu robisz? Ostatnio... prześladuje mnie pech. Nie miałem się gdzie podziać, więc pomyślałem, że zejdę tutaj. Nikt się raczej nie kręci po katakomba w każdym razie do tej pory. Okej? Okay? Nie możemy twierdzić inaczej. Pomówmy o czymś innym. Tak, pomówmy. Czy coś jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Tak, tego nie zmienimy. Co możesz powiedzieć o tych katakumbach? Prawdę mówiąc, nie zapraszałem się tutaj zbyt daleko. Szczęśliwym trafem znalazłem ten zakątek, ale niech pomyślą. Kanał, który widzisz, zwie się kanałem Gorogona. Gorogon był krasnoludem, który zaprojektował to miejsce. Kanał biegnie aż do Daru Ondry, gdzie uchodzi do morza. Poza tym mnóstwo tu kości w labiryntach.
korytarzy, walających się szczątki biedaków, ale teraz wszystko zostało zalane. Bogaci mają tutaj własne krypty w bardziej suchych miejscach. Okej. Okay. Intelekt 14. Ciekawe, czy jakbyśmy coś nałożyli, to mielibyśmy intelekt. Ile mam intelektu? 12. Chyba miałem jakiś przedmiot, który dawał plus 2 do intelektu, tak? Tak, dokładnie. Spróbujmy teraz. To smutne, ale chyba nie mówisz mi wszystkiego. Co takiego ukrywasz? Ja tylko próbuję przetrwać. Nie ma tu żadnego drugiego dna, ale jeżeli ci się to nie podoba, to jest jeszcze cała masa katalogów, które możesz mieć tylko dla siebie. Jesteś marnym kłamcą. Naciska pieści, otwiera usta, po czym chce udzielić ostrej odpowiedzi, ale po chwili zmienia stanie, potrząsa głową z rezygnacją. No dobra, to prawda. Ukrywam się tu przed rycerzami Tygla, ale to nie tak jak myślisz. To był wypadek. Ciężko mi było w Zatoce Buntu. Chyba myślałem, że jeśli wykręcę się w miejskie interesy i zaprzyjaźnię z właściwymi osobami, to czasem będzie mi łatwiej. I rzeczywiście tak się stało. Wyrobiłem sobie nazwisko, znalazłem sobie miejsce i nie słuchali tego, co mam do powiedzenia. A raczej słuchali. Niektórzy potrafią szybko zapalić się do pewnych spraw. Dyskutowaliśmy chyba o jakiejś umowie dotyczącej wysyłki towaru, jakby nie było to co się kupić. I tej akurat nocy ów mężczyzna bardzo się rozłościł. Myślę, że może za dużo wypił w gospodzie. I chyba nie podobało mu się, że odszczekuje mu się Orlianin. Przyłożyłem mu. Ruszył na mnie. Ja go uderzyłem. A on zwalił się jak kłoda. Opadając chyba walnął się w głowę. Okazało się, że to rycerz. Rycerze Tygle nie będzie obchodziło, jak do tego doszło. Chcą mnie po prostu sprzątnąć, nie pozwolić mi nawet dożyć stryczka. Proszę. Chcę tylko wydostać z miasta. Gdy tylko zdobędę pieniądze na drogę, nie będę już nikomu przeszkadzał. Przysięgam. Będę w spokojne życie. Ale nie możesz, błagam, nie możesz stracić, że tu jestem. Okej. Okay. To nagroda jest warta więcej niż twoje życie. Dobra. No a to, że to jest spoko człowiek, więc przynajmniej powiem, taką mam nadzieję. Okej, okay, nikomu nie zdradzę twojej tajemnicy. Dziękuję ci naprawdę, wiem, że jesteś uczciwą osobą. Chciałbym tylko, żeby rycerze cię wysłuchali. Chciałbym po prostu wszystko wyjaśnić. O nie, musimy porozmawiać o twojej przeszłości. Okej, okay, dobra. Stwierdził, że mi rycerze dościgają za morderstwo, ale nie siłuje wyknąć się za taki bunt, ale nie ma na tyle panów, by to dokonać. Boga mnie, abym zachował sekret dla siebie do czasu, dopóki nie uda mu się zgromadzić odpowiedniej kwoty. Coś jeszcze? Okej. Okay. Proszę, to powinno wystarczyć na wyjazd do takiego buntu. Ale to... Mówili, że masz złote serce, ale nawet by mi przez myśl nie przeszło, że dzięki temu ucieknę z miasta, a nawet dalej. Nie wiem, czy kiedykolwiek będę w stanie ci się stosownie odwdzięczyć. Proszę, weź to, mam nadzieję, że chociaż trochę przyda ci się w twojej podróży. Masz małą dozgonną wdzięczność, przyjacielu. Ja muszę się szykować. Okej. Okay. Doświadczenie, fajnie. Oraz rękawice. Ale tak, to damy magowi. Mnożnik trafienia krytycznego plus 0,1. Co tu mu daje? Co mu daje zręczność? Tempo ataku i refleks. Mnożnik do trafień krytycznych również jest fajny. Jej możemy dać. Ona specjalizuje się w trafieniach krytycznych. Tak? Gdzieś tu była taka statystyka. A, osobiste. Trafienia krytyczne 160, tak, w porównaniu do niego 102. Tak, więc to bardzo dobry. Bardzo dobry przemian dla niej. Hey there. Okej, okay. A przy okazji, jak ta nasza nie zrosła nam życzliwość. Nadal nie wiem, czy to rośnie po jakimś czasie, czy jakoś tak. Nie wiem. Może poczytam coś o tym. Może czegoś się dowiem. Reputacja również nam nie zrosła jeszcze. Okej, okay, dobra. W następnym odcinku przeszukujemy dalej te katakumby.
No i zobaczymy, co będzie dalej. Mamy dotrzeć do... ostatecznie naszym celem jest dotarcie do świątyni zniszczonej. A co tam się będzie działo? Dowiemy się. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć!